Anna Andrzejewska, Anna Jeweporo. Dzień dobry Pani Aniu. Jesteśmy po konferencji. Jest Pani zadowolona z przebiegu i z tego, z rywalki w ogóle, bo można powiedzieć dzisiaj odkryto karty, tak? Tak, jeżeli chodzi o rywalkę, jak najbardziej jestem zadowolona chociażby z walki. Z tego względu, że walczę z zawodniczką już na poziomie. Sama chcę się przekonać, ile od ostatniej walki udało mi się zrobić i chociażby zmienić, jeżeli chociażby chodzi o same sztuki walki, czy tam parter, czy stójka. A to jak potoczy się walka, tego nie wiemy, więc się przekonamy. No i co jest jednak tematem troszeczkę tabu i tematem, który wszyscy lubią u mnie, to jest robienie wagi. No i sami wiemy, że to, co zrobiłam do następnej, w ostatniej walce, jeżeli chodzi o wagę, ja wychodzę z założenia jako sportowiec, że nie ma rzeczy niemożliwych. I wiem, że jestem w stanie naprawdę wielu rzeczy niemożliwych dokonać, bo wszystko to jest nasza głowa. Tym razem też jestem mądrzejsza, tym razem mam dietetyka, który zajmuje się robieniem, tak jakby pomaga mi przede wszystkim, a nie dokonać. 4 kilo zapasu, tak? Bo to słyszałem. Czy 4 kilo zapasu to nie. Daje spokój. Limit wagi mamy 60 kg. Rozumiem, co nam ma na celu, ustalając taką wagę przez Kamilę. Wiadomo, że gdzieś tam nie do końca tego rozumiem, no bo kłócąc się o kilo 200, ale okej. Zgodziłam się przede wszystkim sama na to. Tak jak już mówiłam, w tych przygotowaniach jesteśmy troszeczkę mądrzejsza, bo robię już to dużo, dużo wcześniej. Nie jestem w zupełności z tym sama. Pomaga mi właśnie odpowiedni dietetyk w tym, żeby limit wagowy wykonać na dany dzień, więc jest mi zdecydowanie prościej. Choć też, co przyniesie nasz organizm, co nam pokaże, co nam da, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jeżeli chodzi nawet o wagę, bądź jeżeli chodzi nawet o walkę. Idę na żywioł i przede wszystkim chcę dać dobrą walkę. Rozmawialiśmy bodajże tydzień temu, dwa tygodnie temu, tak z pamięci, dobrych kilka dni temu i już Pani wiedziała, że będzie to ta rywalka? Były już przygotowania? Coś tam wiedziałam, coś tam mi się obiło uszy. Ale już był podpisany kontrakt, tak zapytam, czy po prostu... Tak, już był podpisany. Czyli już były. Tak, zachowuję to przede wszystkim dla siebie i tak jak już mówiłam, sama czekam na tą walkę i mam nadzieję, że walka będzie naprawdę na petardzie i na poziomie. No i pokaże się troszeczkę innej strony niż pokazałem się ostatnio. Okej, okay, ale też dymiło między Wami dzisiaj troszeczkę. Widziałem, że tam gdzieś zagotowała się krew. To tak, to jest tak wyreżyserowane, czy po prostu faktycznie troszeczkę tam Kamila podbiła ten bębenek złości? Tak jak już mówiłam, bardziej to wszystko, jeżeli chodzi o podbicie i tą większą atmosferę, to wszystko tyczy się tego, jeżeli chodzi o limit wagowy. Gdzieś tam chciałam walczyć już normalnie w wadze 61-200, tam gdzie jest chociażby możliwość walki o pas. Nie oszukujmy się, że jako zawodniczka, chociażby idąca do przodu i starająca się przede wszystkim podnosić swój poziom, chciałabym również mieć kiedyś w życiu możliwość walki o ten pas i sprawdzenia się. No to tutaj limit wagowy jest też odrobinę niższy, ale tak jak już wspominałam, wiemy, co to ma na celu. A jeżeli chociażby wracając do tego, co mówiła Kamila, że nie potrafię z nią porozmawiać, jeżeli chodzi o nią osobę, to nie mam do niej nic w zupełności, prywatnie nic. Bardziej mi chodziło o to, że kolejna zawodniczka, która się uparła na moją wagę, uparła się, ja się zgodziłam, więc po prostu nie dyskutujmy, a róbmy swoje. Ale jako Kamila nie znam, znam przede wszystkim, jeżeli chodzi chociaż tu z Federacji Fame, a to, jaką jest zawodniczką w klatce, to sama się przekonam. Obserwując chociażby walkę z Martą, widziałam, ile pokazała, widziałam, jaką jest zawodniczką. No i sama chcę się tego przekonać. Chcę kiedyś paść na trening i zobaczę, jak Pani trenuje. Kiedyś widziałem, jak Kamila trenuje. Trenuje solidnie, ale tak, ja liczę na dobrą walkę. Liczę też na lekkie dymy, że jak to między kobietami gdzieś dwie naprawdę urodziwe... Już powiem tak, nie róbmy dymu z tej wagi. Jest te 60, zostawmy już te 60. No zajdziesz, robię to 60. Znajdziesz jakiś inny powód. A, to zawsze się znajdzie, ale no tutaj już nie przyczepiajmy się, nie drążmy tego tematu. A propos wagi, wiemy, co to ma na celu. Osłabienie przeciwnika. Ja mam nadzieję, że w jakiś duży sposób, może tak to określając, mnie to nie osłabi, a dzięki temu będziemy w stanie z Kamilą dać naprawdę zajebistą walkę i także spodoba się naprawdę widzom. Anna Jewbe Pro, Anna Andrzejewska, dziękuję bardzo Pani Aniu. Dziękuję.